Cześć! Cześć! Witajcie na kolejnej wędrówce z łazikantami. Po przerwie mamy nadzieję, że się chociaż troszeczkę za nami stęskniliście, więc dzisiaj przygotowaliśmy dla was coś wyjątkowego. Dzisiaj ruszamy w kierunku zamku, a później najwyższego szczytu Gór Wałbrzyskich. Tak więc dzisiaj zapraszamy was na wyjątkową przygodę i zapraszamy na film. Zapraszamy! Zapraszamy! Wyruszamy z Wałbrzycha i kierujemy się żółtym szlakiem w kierunku zamku Nowy Dwór, który się znajduje na szczycie tej góry. A zamkowa góra mierzy 618 metrów i to będzie pierwsza poważniejsza wspinaczka. A w dniu dzisiejszym mamy do pokonania prawie 3 km. I prawie 400 metrów przewyższeń. I najpoważniejszy sprawdzian oczywiście będzie na Borową. No i oczywiście będziemy musieli omijać różnego rodzaju strumyczki, które tutaj wypływają. Idziemy. Zamek ten jest mało znany, bo na pewno nie jest tak dobrze zachowany, jakby chociażby zamek Książ, czy zamek Cisy, czy zamek Grodno, bo są to tylko ruiny, pozostałości, ale niegdyś był bardzo istotną częścią fortyfikacji pogranicza śląsko-czeskiego. I dlatego ten zamek jest taki ciekawy. Wzmianki o tym zamku, który znajduje się na tej górze, pochodzą z XII-XIV wieku. Tak datowane jest powstanie tego zamku na miejscu dawnego grodu. Pierwsze zapiski, które świadczą o właśnie istnieniu tego zamku, pochodzą natomiast z 1364 roku. I fundatorami tego zamku są wymieniani władcy świdnicko-jaworscy, tacy jak Bolko I Surowy na przykład. No ciekawa droga, ciekawa ścieżka. Musimy wyszukiwać żółtych oznaczeń na drzewach, tak Milenka? Tak. No a dzisiaj głównym naszym celem oczywiście jest Góra Borowa, czyli najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. Zaraz tu się będziemy dosyć stromo na ten zamek tutaj wspinać. Tak jak wam już wspomniałem, dzisiaj do przejścia 3 km. O, dzięcio. I 400 metrów, niemal 400 metrów podejść. Powinniśmy całą tą drogę pokonać w około 1,5 godziny. Dzisiaj nie mamy drona. Dzisiaj pokażemy wam to wszystko z ręki. No a ta góra tu właśnie mierzy 618 metrów i jest dość stroma. Dlatego będzie ciekawie. Będzie na szczycie. Tak. Tam zamek jest? Tam jest zamek, tak jest. A to? Tak, Szymuś? A gdzie są te skały wulkaniczne? Skały wulkaniczne są pod twoimi stopami, dziecko. Tak. Ogólnie cały tutaj obszar tej gór zbudowany jest oczywiście ze skał wulkanicznych, tak zwanych porfirów.
Uch, no jest stromo. Jest stromo, stromo. I będzie tylko stromiej. Jest kilka szlaków umożliwiających dojście do Borowej. No, my wybraliśmy taki, naszym zdaniem, najciekawszy. Tu. Tędy idziemy. Fajne takie drogi. Tak. Jest bardzo stromo i będzie ciekawie. O, widzicie? Ładnie. O, i skała wulkaniczna. Tylko tyle do przejścia mamy. Dookoła oczywiście piękne widoki. Już stąd. A ze szczytu właśnie zamku będą również piękne widoki. Co, Szymon? To jest ta skała wulkaniczna? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. To wezmę. Tak, kochanie? Daj mi mile wikaturę. Tak więc my ruszamy. Skupiamy się na podejściu. I zaraz wam pokażemy, jak to wygląda z góry. A teraz się skupiamy, żeby bezpiecznie dojść tam na szczyt. Tak, dzieci? Tak. Dobra. Tak, mama? Tak. Tak. Ja po przerwie to od razu z grubej rury. A co? No, powiem wam. Jeszcze troszkę drogi przed nami, ale też troszkę drogi za nami. Huch. Nie jest proste wejść, bo trzeba patrzeć, gdzie się stawia nogi. No i dobrze, że nie wzięliśmy drona dzisiaj, bo tutaj prawie na 600 metrach już wieje. Co, Kicia? Wieje dosyć mocno. Tam mamy Chełmiec. Huch. A tu fajnie to wszystko wygląda, dolinki dookoła. Doszliśmy już do takiej łagodniejszej ścieżki. Najgorsze tam za nami zostawiamy i wchodzimy na zamek Nowy Dwór. Zaraz będziemy na wysokości 618 metrów. No, wybraliśmy sobie na start dosyć ciekawe podejście. Takie sprawdzające wydolność. Opa. Już widać portal. Jeden z portali, jeden z fragmentów murów. Te założenia obronne mają długość aż 130 metrów. Co, Szymon? Ja jestem zmęczony. Jak? Do kamery takie słowa. Wstyd. Nie jestem zmęczony. Mam jeszcze sporo. Chcę pić, tato. To wyjmij swoje. Ja będę na swoje. Napiję ze swojego. Tylko będę musiał zapalić. Dawaj, Ela. Dawaj. Tempo. Teraz już będzie z górki. Wracać będziemy innym szlakiem, który omija ten zamek, więc też będzie łatwiej nam po prostu popłynąć. Ale widoki, no, zapierają dech w piersiach już teraz. Jesteśmy przy zamku i wchodzimy w jego mury. Wchodzimy w niego. No, niesamowite. Wygląda to naprawdę fajnie. No. I takie widoki to my chcemy. Weź do nas! Jest tu pięknie. Było warto. Ten zamek był ważnym ogniwem pierścienia warowni chroniącego pogranicze śląsko-czeskie. Jak zakończyła się historia tego zamku? No, oczywiście, jak w większości, w okresie wojen 30-letnich. W 1581 roku
w zamek trafił piorun, tak jak w przypadku zamku Chojnik. No i zamek ten spłonął. Jeszcze na krótko, w okresie wojen 30-letnich, próbowano fortyfikować ten zamek, żeby stanowił ochronę dla właścicieli tych dóbr tutaj i pałacu poniżej przed bandami zbójców, którzy grasowali w okresie anarchii, w okresie właśnie tej zawieruchy wojennej. Po tym czasie zamek ten już zaczął popadać coraz większą ruinę i do naszych dzisiejszych czasów pozostały zaledwie fragmenty murów, fragmenty zabudowań. No i my będziemy się kierować Przełęcz Podborową, 30 minut. I z Przełęczy Podborową będziemy maszerować dalej. Jak widzicie, góra zamkowa zdobyta, czego dawno u nas na kanale nie było. Radości ze zdobycia jakiegoś szczytu. Tym bardziej, że mamy tabliczkę i powody ku temu. Yeah! Idziemy dalej. Tam żegnamy Wałbrzych, póki co, bo do Wałbrzycha jeszcze wrócimy. Natomiast na pewno będziemy się już pomału żegnać z zamkiem. Nowy Dwór. Będziemy szli tak, jak pokazują znaki. Trzymamy się żółtego szlaku. To zobaczymy jeszcze, czy to tu mamy iść. I co zresztą stąd widać. O, zamek się dalej ciągnie, proszę bardzo. Nie jest to koniec zamku. Ale tu prawdopodobnie były główne założenia, te pierwotne założenia tego zamku. Bardzo ładnie. Teraz trochę zejścia i później znowu wędrujemy pod górę. My jesteśmy w zabudowaniach. Jesteśmy w jakichś budynkach gospodarczych bądź w samych założeniach pałacu, ale prawdopodobnie budynki mieszkalne były tutaj. Ktoś tu już był. Tu co chwilę ktoś jest. Szymuś, powoli. Powoli, rozumiesz? Powoli. Co znaczy powoli? Tam jeszcze jest zamek. No, chodź kicia. Ale zimny wiatr. Powolutku, Szymon. Powolutku. Ostrożnie stąpaj. Idziemy teraz tam. Bardzo mocno. Powolutku, Milenka. No, stromo. Stromo. Tam jeszcze dalej się zamek ciągnie. No, tu była jakaś wieża. Wieża broniąca dostępu do zamku. Tu widać, że są schody. No, jest wow. Naprawdę jest wow. Tym bardziej, że wystarczy spojrzeć, jakie strome zbocza są tej góry, więc wielkie wow dla budowniczych tego zamku, bo naprawdę musieli się wznieść na wysoki poziom, żeby dostarczyć tutaj budulec. Teraz na dół tam. Teraz tam na dół będziemy szli, gdzie są te domostwa, ale na razie idziemy na jeden z fajniejszych punktów widokowych, które możecie zobaczyć właśnie z tego, na internecie, z tego zamku. Nie, trzymaj mnie za rączkę. Nie, tak daleko było. Wow. Dobra, będziemy schodzić do żółtego szlaku. I tak, żebyście wiedzieli, tu jest zamek Nowy Dwór, tu jest Wołowiec, a tam jest Borowa. I tam będziemy się w tej chwili kierować. Tak więc widzimy się na dole. Za naszymi plecami możecie zobaczyć jeszcze fragmenty murów zamku Nowy Dwór. A teraz już będziemy szli przy właśnie ostatnich domostwach, które zaraz też zostawimy za naszymi plecami. Jak będziemy się kierować na Borową. Jaki stawik? I chyba widzę rybki tam buszują. Nie ma rybek, mówisz? Nie? Nie. Dobra. Są na woda. Są takie kółka.
Jesteśmy w tej chwili. Park krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich. Zamek Nowy Dwór właśnie. Z niego zeszliśmy. Więc trochę nie w czas ta tablica jest. Oczywiście więcej informacji na temat tego zamku, na temat właścicieli, zmian jakie zachodziły, no to znajdziecie oczywiście sobie na internecie. Ja też nie jestem w stanie wszystkiego spamiętać i wszystkiego wam opowiedzieć, ale najważniejsze informacje jak najbardziej zawsze możecie liczyć u mnie na te informacje. No i niestety nasz misterny plan chyba właśnie dostał w łeb, bo zakaz wstępu, no. Bo niestety mamy ścinkę i to aktywną w sobotę. No pięknie. Tam by było, ale to tak nie wiem. Zakaz wstępu. Zakaz. No i jesteśmy w kupiu. I tak byśmy musieli tędy wracać, więc. Jak widzicie, musimy wrócić do auta i poszukać innej drogi wejścia. Ojej. No tak więc jedziemy w to inne miejsce, którym możemy się dostać na Górę Borową, ale fajnie, że chociaż zamek udało nam się tą ścieżką zrobić. Więc wracamy do auta i jedziemy z wami spróbować znaleźć inną drogę wejścia, bo tak jak wam wspominałem, jest kilka różnych dróg. No ale nie fajna sytuacja, że wędrujesz, chcesz pokonać zamierzoną drogę, tak jak sobie to wcześniej zakładałeś, a niestety i w połowie drogi, tak, nagle, w połowie drogi możesz, gdy już jesteś na prostej, wycinka drzew, zakaz wstępu, a jak zakaz, to niestety zawracamy. Nie chcemy dostać kary. Nie chcemy dostać kary i nie chcemy dostać konarem. Też. Chyba bardziej niż ten mandat byłoby bolesne utracić zdrowie bądź życie. Tak więc wracamy do autka i widzimy się z innego podejścia, na Borową. To oczywiście odłożymy sobie na później, bo każda ścieżka ma jakieś swoje uroki i ta jak najbardziej pewnie by miała, ale się dzisiaj o nich nie przekonamy. Stwierdziliśmy, że skoro niepowodzenie trafiło nam się na drodze, to jest dobry pretekst do tego, żeby zaprosić was na Borową na następny film i pokazać wam to właśnie drugie podejście z drugiego miejsca. Tak. Tak więc dzisiaj będziemy się z wami już żegnać i podsumowując naszą dzisiejszą wycieczkę, no to powiem wam tak. Na pewno warto wejść na ten zamek ze względu na widoki. No i naprawdę można sprawdzić swoje, że tak powiem, wydolność płuc, bo trzeba się troszeczkę powspinać, żeby zdobyć ten stromo położony zamek. Daliśmy radę, zdobyliśmy zamek, pokazaliśmy wam ten zamek, opowiedzieliśmy krótko historię tego zamku, a teraz my idziemy do auta, z wami się żegnamy i jedziemy na Borową i na tę Borową zapraszamy was za tydzień. Tak więc jeżeli chcecie więcej, to zapraszamy was do subskrypcji naszego kanału, wchodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagrama i Facebooka, dajcie łapkę w górę pod tym filmem, kliknijcie dzwoneczek i widzimy się za tydzień. Pa, pa! Pa!